Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku zwiększył środki finansowe w budżecie o ponad 2 miliony złotych z przeznaczeniem na opiekę nad matkami i rodzinami, których dzieci czy to w okresie ciąży, czy po urodzeniu są dotknięte problemem trwałej niepełnosprawności swoich dzieci oraz wymagają wczesnej i stałej rehabilitacji. Naszą ideą było uzupełnianie pewnych luk systemu. Narodowy Fundusz Zdrowia koncentruje się na tej działalności medycznej. Nasz projekt jakby integruje wiele aspektów, medyczny, jak i również ten społeczny, bo dużo i gro tego wsparcia ma właśnie charakter społeczny, czy doradztwo psychologa, czy opieka wytchnieniowa w formule jednodniowej, czy dłuższych pobytów. Pilotażowy program realizuje m.in. Fundacja Promyk Słońca, która uruchomiła we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny. Oferują bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka, zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. Zajmujemy się właśnie opieką od momentu powzięcia przez rodzinę informacji o tym, że dziecko będzie niepełnosprawne, do momentu już po porodzie i na dalszych etapach rozwoju tego dziecka możemy potem wspierać rozwój dziecka. I również wspierać rodziców, bo w tym programie, w momencie kiedy rodzice się zgłaszają, pierwszą osobą, z którą się właściwie kontaktują, jest taki terapeuta rodziny. Osoba, która i organizacyjnie, i nie tylko, będzie pierwszą osobą do kontaktu. Ta osoba organizuje indywidualny program wsparcia dla tej rodziny, w zależności od potrzeb rodziny. Są możliwe na przykład konsultacje ze znanymi specjalistami. To są konsultacje takie edukacyjno-informacyjne. Z genetykiem mogą być, z ginekologami, położnikami, z kardiologiem dziecięcym, z chirurgiem na przykład, z neurologiem dziecięcym, z położną. Czyli informacje o tym, jak prawdopodobnie będzie przebiegała ciąża, jak należy się przygotować do porodu, jak ochrona zdrowia będzie się do tego porodu przygotowywała i jak to będzie po porodzie, jakie będą mogły być konsultacje i tak dalej. Chodzi o to, że problem ciąży dotyczy raczej młodych ludzi, którzy przecież najczęściej w ogóle ze służbą zdrowia nie mają nic wspólnego i z chorobami i tak dalej. I tak naprawdę nie bardzo umieją się poruszać w tym gąszczu tematów, które nagle na nich spadają. Z naszej strony konsultacja obejmuje świadczenia medyczne ginekologa położnika, położnej oraz w razie potrzeby innych specjalistów, jeżeli jest taka konieczność. W naszej części projektu skorzystać mogą z tego ciężarne, u których stwierdzono potencjalne ryzyko lub jest już to potwierdzone urodzenia dziecka z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Wszystkie te panie zapraszamy do projektu. Naszym zadaniem wtedy jest ewentualne potwierdzenie i zaplanowanie, poprowadzenie procesu diagnostycznego, tak żeby ułatwić im przejście przez ciążę oraz te wszystkie problemy, które ewentualnie mogą się okołoporodowo i po porodzie pojawić. To, że mamy to samo rozpoznanie u kilku dzieci, nie znaczy, że rokowanie to krótkie okołoporodowe jest takie samo. W związku z czym chcemy się już w okresie okołoporodowym dowiedzieć jak najwięcej na temat stanu dziecka, po to, żeby jak najbardziej optymalnie zaplanować postępowanie to właśnie okołoporodowe. Czyli musimy raz, że mieć potwierdzone i stuprocentowo pewne rozpoznanie rodzaju nieprawidłowości, czy ona jest ciężka, czy ona jest taka, która będzie ważyć na przeżyciu dziecka okołoporodowym, czy jest to nieprawidłowość, która będzie ważyć na jakości życia, natomiast absolutnie nie skróci życia tego dziecka. I w zależności od tego, co wiemy o dziecku, w jakim ono jest stanie, jaka jest historia położnicza mamy, ustalamy konkretne postępowanie okołoporodowe. Staramy się z dwóch stron zabezpieczyć plan leczenia konkretnego, czy w ogóle postępowania z konkretnym dzieckiem. Zarówno staramy się stworzyć taki plan, w którym rodzice czują się bezpiecznie, czyli mają pewność tego, że co
cokolwiek by się nie działo, mają do kogo zadzwonić, mają wsparcie w osobach, które znają ich sytuację, a z drugiej strony staramy się też ułatwić pracę konkretnego zespołu, czyli w momencie, kiedy jest druga w nocy, w niedzielę, w jakieś święto i staramy się wyłączyć wtedy przypadkowość ludzką, czyli staramy się przygotować taki plan, który już jest przygotowany w konkretnym oddziale, że jak ta pacjentka w tej nocy właśnie przyjedzie, to wszyscy wiedzą, co mają robić i jak wyjść naprzeciw konkretnym potrzebom konkretnej rodziny. Uważam, że jest to bardzo dobra opcja dla rodziców, którzy aktualnie zmagają się z taką trudną sytuacją, w której dowiadują się, że ich ciąża będzie miała pewne komplikacje, że ich dziecko może być bardzo mocno chore. Program oferuje wsparcie psychologiczne, co jest bardzo super opcją, to jest też wsparcie psychologiczne dla całej rodziny, to znaczy, że z wsparcia może też skorzystać na przykład rodzeństwo, które się spodziewa brata, siostry i nie wie, że to dziecko będzie też chore, więc takie wsparcie jest naprawdę nieocenione i myślę, że to jest bardzo dużym plusem tego programu, że kładzie się też nacisk na takie holistyczne podejście do całej rodziny. Współpracujemy z gronem świetnych specjalistów wrocławskich i dolnośląskich, chirurgami dziecięcymi, neurologami, neurologopedami, fizjoterapeutami, którzy naprawdę otoczą świetną opieką tego malucha, który przyjdzie na świat oraz wesprą rodziców. Jesteśmy przygotowani na cały taki proces diagnostyczny, który myślę jest bardzo profesjonalny i będzie spełniał oczekiwania rodziców. Inna sprawa, którą również się zajmujemy, to jest poradnictwo społeczno-prawne, które również dla tych osób często jest bardzo potrzebne, żeby się dowiedzieć, skąd jaką pomoc mogą uzyskać. Jeszcze inna sprawa to są grupy wsparcia, czyli działanie takie pomocowe rodziców nawzajem, które to spotkania często są dla tych młodych rodziców bardzo istotne, bo znajdują jakby wspólny język z tymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy już mają większy staż w tym momencie z tym problemem. Ważnym elementem projektu jest opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów, którą fundacja prowadzi w różnych formach, dziennej i całodobowej, w zależności od potrzeb w mieszkaniu wytchnieniowym, ośrodku pobytu krótkoterminowego lub w miejscu zamieszkania dziecka. Dla tych rodziców opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi ma po prostu kolosalne znaczenie, bo jest to praca, opieka 24 godziny na dobę, bez możliwości czasem pójścia z samym sobą do lekarza na przykład, czy wytchnienia odrobinę. Czyli ta opieka wytchnieniowa, zarówno taka w domu na parę godzin dziennie, jak również taka w ośrodku, gdzie na dzienny pobyt może dziecko być przyprowadzone i w tym czasie rodzice mają trochę wolnego. Albo taka całodobowa na zasadzie weekendów wytchnieniowych, albo wyjazdów, albo pobytów w takich ośrodkach krótkoterminowego pobytu. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla rodziców. Dla mnie szczególnie, ponieważ jestem samotną matką i czasami ciężko załatwić coś w mieście z Jankiem. Ten projekt nie jest skierowany stricte do dzieci. Opiekują się nimi terapeuci. Ma tutaj zajęcia z terapii widzenia, zajęcia fizjoterapeutyczne. Ale głównie chodzi o to właśnie, żeby to jednak rodzic odpoczął i wiedział, że zostawia po prostu dziecko w dobrych rękach. Janek uczęszczał właśnie do przedszkola Promyka Słońca przez kilka lat i właśnie tam jeden z terapeutów powiedział, że taki projekt będzie realizowany i czy nie chciałabym skorzystać. Osoby, które tutaj sprawują opiekę nad dziećmi, to osoby z powołania. Jeżeli ktoś właśnie szuka takiej pomocy, to myślę, że to jest to. Rodzice niepełnosprawnych dzieci w ramach realizowanego projektu mogą również skorzystać z całodobowej opieki wytchnieniowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym Orlik w Kudowie-Zdroju, a wszystko to dzięki Fundacji Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny Suweren we współpracy ze spółką Sanatoria Dolnośląskie. Pierwszym elementem to jest pomoc rodzicom wychowującym na co dzień niepełnosprawne dziecko. Chodzi o to, żeby rodzic przyjechał do nas, odpoczął po prostu lub ewentualnie zostawił dziecko, my się nim zaopiekujemy. Drugą częścią tego projektu jest pomoc mamie, która właśnie dowiedziała się, że spodziewa się urodzenia niepełnosprawnego dziecka lub jest tuż po jego urodzeniu. My w tym projekcie staramy się, aby
ten rodzic w tym momencie nie został sam. Przyjechać może wtedy taka mama, może z ojcem dziecka przyjechać i z tą nową sytuacją się oswoić. Tutaj dostanie pomoc psychologa, pedagoga, pomoc społeczno-prawną. W ramach opieki wytchnieniowej dla dzieci oferujemy szereg zajęć terapeutycznych. Są to zajęcia prowadzone przez psychologa, są to zajęcia prowadzone przez pedagoga. Są to osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Poza tym oferujemy szereg zabiegów relaksacyjnych. Są to zabiegi hydromasażu, są to zabiegi polegające na masowaniu ciała, czyli masaże. Są to ćwiczenia na siłowni, są to ćwiczenia indywidualne, są to ćwiczenia grupowe. A także, co jest największą atrakcją naszego obiektu, dzieci mogą korzystać z jaskini solno-jodowej. Dla rodziców oczywiście przygotowaliśmy troszeczkę inną ofertę, żeby mogli oni się tutaj rozluźnić i też odpocząć, tak? Ponieważ mamy duże doświadczenie właśnie w pracy z dziećmi, jak i z rodzinami dzieci obciążonych niepełnosprawnością, wiemy, jak ważny jest relaks i odpoczynek dla tych rodziców. Dlatego też oferujemy im również zabiegi relaksacyjne. Mogą oni korzystać na terenie obiektu z siłowni, a także korzystać oczywiście z pięknego otoczenia naszego obiektu, czyli mogą sobie chodzić tutaj na spacery, oferujemy też im Nordic Walking. W ramach opieki wytchnieniowej rodzic oczywiście ma też zaoferowaną usługę wyżywienia i noclegu. Żeby dostać się do szpitala Ortic, należy wypełnić ankietę, podbić ją u lekarza rodzinnego lub innego specjalisty i przyjechać. Jest to projekt nakierowany na całą rodzinę, także pomoc uzyskują i dzieci, i rodzice, co jest rzadkością. Dzieci dostają wsparcie przede wszystkim psychologiczne, pedagogiczne, mają tutaj szkołę stacjonarną, mają rehabilitację, natomiast rodzice tak samo mają i zabiegi, wsparcie, właśnie poradnictwo i psychologiczne, pedagogiczne. Rodzice, którzy posiadają dzieci niepełnosprawne lub z jakimiś ogólnie zdrowotnymi problemami, zasadniczo nie mają czasu dla siebie, są przemęczeni, przez to też dzieci cierpią. Tutaj, jeżeli przyjadą, to i oni odpoczną, i dzieci odpoczną. Po powrocie do domu będą mogli znowu spokojnie żyć. Wcześniej korzystałam już z pomocy dla dzieci, natomiast pierwszy raz w życiu jest to pomoc skierowana również do rodziców. Maksymalnie można tutaj być 21 dni. No jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, on może skrócić pobyt, ale polecam cały termin. Ta oferta jest kompleksowa do tego stopnia, że jeżeli ktoś powie, że no ja chętnie bym skorzystał z tego, ale nie mam jak do Was dojechać, to wystarczy, że zgłosi to nam. My zajmiemy się również transportem, taką osobę przywieziemy i odwieziemy do domu. To jest pilotaż, to jest rzecz, która do tej pory nie było w skali województwa, ale również podobnych miejsc chyba nie ma za wiele w kraju, więc chcemy zobaczyć, jak to działa, ale myślę, że o tym będzie też decydował głos osób, które korzystają. Jeżeli stwierdzą, że jest to ważne, że ta formuła się sprawdza, no to ja będę za tym, żeby ten projekt kontynuować. Ale jeszcze mamy cały ten rok, żeby zobaczyć, jak to działa, jak funkcjonuje, czy mieszkańcy Dolnego Śląska z tej formy wsparcia są zadowoleni. Szczegóły dotyczące możliwości uczestniczenia w projekcie znajdą Państwo na planszach na końcu programu lub pod naszym materiałem na stronie internetowej www.tvsudecka.pl.